Dobra. No to chyba zacznę, nie? Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku vlogowo-informacyjnym. Sorki, lukam tutaj troszkę sobie na ścieżkę dźwiękową, bo nie widzę, jak to się nagrywa, ale chyba nagrywa się dobrze. Jeszcze trochę przyciszę minimalnie. Okej. Witam was wszystkich bardzo serdecznie we vlogu świątecznym. Jej, na tym vlogu powiem, Jezu, jak ja dawno nie gadałem do kamerki, Jezu, jak ja... Odzwyczaiłem się, powiem, aż troszkę się wstydzioszkam, normalnie rumieńcu zaraz dostanę. Ci, co nie widzieli jeszcze mojej mordy, to jest takie nie pasuje to do głosu. A ci, co już widzieli, to pewnie znowu jęczą, że muszą oglądać mój krzywy ryj. No ale witam was w vlogu świątecznym po raz drugi. Chciałbym wam powiedzieć, jak mniej więcej zapatruję się na to, co się będzie działo w święta i tak dalej. No więc, święta. Plan na święta jest taki. Dzisiaj jest, muszę sobie kalendarz odpalić. Dzisiaj jest 20, jak to nagrywam. Wy to widzicie 23 o 15. No i 25, 26, 27, 28 to jest jeden. Budujemy jeden domek podzielony na 4 odcinki, ponieważ łączny timing tego filmu to jest 51 minut. Nawet ponad 51 minut, więc musiałem to podzielić na 10 odcinków, no bo nikt chcąc na 10, na 5 odcinków, na 4 odcinki. To w końcu na ile? Na 4 odcinki, bo nikt by tego nie łyknął na raz, 51 minut i dla mnie by spadł watch time, a wy byście z tego nic nie mieli, więc to było bez sensu. Więc właśnie dlatego tak to będzie zrobione. W piątek 29 zobaczycie domek modernistyczny, o ile udało mi się go nagrać. Ja mam nadzieję, że tak. Więc zobaczycie domek modernistyczny, no i później, no to już dopiero wracamy do normalności, czyli czwarty i tak dalej, będziecie widzieli odcinki. Zastanawiam się ogólnie, czy nie zrobić odcinki najgłupsze komentarze moich widzów, no bo czasami naprawdę jak je czytam, to aż mi boli głowa. Nie tylko głowa, ale i dupy połowa. Mam ogromny ból dupy, czytając niektóre komentarze, bo odpowiadając po 50 razy na pytanie, jakie masz shadery, jaką masz wersję Minecrafta i tak dalej, to zalewa człowieka krew. No i co, teraz przejdźmy do tej kwestii takiej fajnej, czyli moje życzonka dla was. Moi drodzy, życzę wam i sobie, żeby zebrało nas się tutaj... Dobra, to miało być życzenia dla was, nie dla mnie. Dobra, to wiem, że większość z was praktycznie chodzi do szkoły, tak w takim razie życzę wam samych piątek i szóstek. Jeżeli ogląda mnie ktoś, kto chodzi do pracy, życzę mu podwyżki w pracy, no i wszystkiego. No przede wszystkim życzę wam zdrowia, bo uwierzcie mi, z doświadczenia wiem, że się przydaje, bo no nawet mi by się przydało teraz, bo dalej, nie wiem czy widać, tam z tyłu kule dalej stoją, więc dalej niestety pomykam o kulach, gdzie to widzicie już od lipca ile czasu. No ale no trzeba, no jak mus to mus. Tak, życzę wam przede wszystkim zdrowia. Dobrych ocen, dobrej pracy, fajnej pracy, w której będziecie się spełniać, no i przede wszystkim hajsiwa, bo no bez hajsiwa w dzisiejszych czasach no to kiepsko. Tym, którzy zaczynają na YouTube, to życzę oczywiście, żeby wam się udało. Powodzenia wam życzę, trzymam za was kciuki, za wszystkich moich widzów, którzy zaczynają na YouTube. No i takie życzenie dla mnie i dla was w sumie na nowy rok, to żebyśmy dobili 100 tysięcy, nie? Mam nadzieję, że patrząc na moje... Dobra, nie będę tu zapraszał, ale liczę na to, że w tym roku, w 2018, uda nam się dobić do 100 tysięcy subskrypcji i że będziemy razem świętować odbieranie srebrnego przycisku od kuriera i będzie fajnie, nie? Także tego życzę i wam, i sobie. Także no, liczę na to, że to nam się ładnie uda. Co więcej, chciałbym was zapytać o to, jakie serie byście chcieli u mnie na kanale. Znaczy, no poza Minecraftem, nie? No bo sam Minecraft jest ok, ale no myślałbym, żeby jeszcze coś może wam nagrywać, może jakieś właśnie vlogi. Tylko jeżeli chcecie vlogi, to proszę was, napiszcie mi w komentarzu, jaki chcecie temat tych vlogów, propozycje tematów, bo w większości, jak was spytałem, czy chcielibyście jakąś inną serię poza Minecraftem, z moim ryjem i tak dalej, to wszyscy odpowiedzieliście tak, chcemy. Tylko właśnie na i było też, że mówiłem, że ewentualnie, jeżeli byście chcieli jakieś vlogi czy coś, to napiszcie od razu jakiś przykładowy temat, a wszyscy nie, tak, chcemy, nie. No i na tym tak, chcemy, nie, się skończyło niestety, bo nie wiadomo jakie tematy by was ciekawiły na tych vlogach, więc napiszcie mi w komentarzu, jaki byście chcieli przykładowe tematy tych vlogów. Ja popatrzę, jeżeli będzie coś ciekawego. Tylko napiszcie, naprawdę napiszcie coś takiego, co by was ciekawiło, nie? No bo bez sensu, żebym ja robił vlogi, które tak naprawdę są o kant dupy potłuc, nie?
tak, za przeproszeniem. Także mordeczki, ode mnie na święta dostajecie w prezencie 5 odcinków od 25 do 29. Będzie minecraftowe szaleństwo u PTE z domkami. No i życzę wam tego, żebyście te święta spędzili spokojnie, nie? Żebyście dostali masę prezentów, żeby fajny był Sylwester, żeby nikomu palców nie pourywało, żeby nikt się nie poparzył i tak dalej. Uważajcie z petardami, naprawdę, jeżeli nie macie odpowiedniego wieku, żeby bawić się petardami, to nie bawcie się nimi, bo możecie sobie więcej krzywdy narobić. A na fajerwerki i tak dalej fajnie się patrzy też po prostu, jak ktoś nimi strzela. Ja już w tamtym roku też nie strzelałem niestety. No akurat to nie jest spowodowane tym, że nie jestem osobą odpowiednio do używania fajerwerków, ale po prostu hajsu brak. Także no. Ja fajerwerków nie używam. W tym roku pewnie też nie będę używał, ale kto wie. No zobaczymy. Hajsy z YouTube'a przyjdą. Nie, no żartuję, nie mam hajsów z YouTube'a. Jeszcze. Aczkolwiek może jak dobijemy 100 tysięcy, to w końcu może będę miał jakieś hajsy z YouTube'a. No. Także co? No to powiedziałem, co wiedziałem. Powiedziałem, co będzie. Powiedziałem, jak się szykuje tutaj ten okres świąteczno-noworoczny dla was. W nowym roku, czego możecie się spodziewać w nowym roku ode mnie? W nowym roku ode mnie możecie się spodziewać przede wszystkim serii, jak przebudować wioskę drewnianą. Seria będzie się pojawiała prawdopodobnie od połowy stycznia do końca lutego, we wtorki. No i oczywiście w czwartki będą jeszcze domki modernistyczne, no ale tak założyłem sobie, że właśnie te domki wioskowe. Ta wioska drewniana będzie się pojawiała tak od połowy stycznia do końca lutego, także będziecie mieli co oglądać po dwa odcinki tygodniowo. Akurat to jest czas sesji, więc ja już te odcinki mam nagrane, te co są z wioski drewnianej. Także no, ja będę miał spokój z odcinkami, że nie będę musiał ich nagrywać, a wy będziecie mieli pewniaka, że będziecie mieli chociaż minimum jeden odcinek tygodniowo, nie? No bo ta wioska drewniana, to mówię wam, będzie mur beton, a jeżeli chodzi o modern, to zobaczymy, bo nie wiem, mówię, to jest sesja, ja będę miał urwanie głowy. Później jest jeszcze sesja poprawkowa, która na pewno mnie zahaczy, więc no... Po prostu będę miał urwanie głowy z nauką ale ten jeden odcinek tygodniowo będziecie mieli mur beton, nie? Mówię, że prawdopodobnie będą dwa, ale wam tego nie obiecuję, bo nie wiem, jak będę stał z nauką i ile będę miał roboty, nie? Dobra, bo tu się 7 minut robi, ja się rozgaduję. Moi drodzy, jeszcze raz ode mnie wszystkiego najlepszego na święta. Zostańcie ze mną, włączcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Strzelcie łapeczkę w górę, jeżeli wam się podobało. Napiszcie przykładowy temat na vlogi albo jakieś w ogóle propozycje serii. O, nie mam tu na myśli gier, ok? Nie mam tu na myśli gier, chcę coś z moim ryjem. Jeżeli macie jakąś propozycję na jakąś serię z moją twarzą, bo na live sobie poczekacie jeszcze. Także jeżeli chcecie jakąś serię z moją twarzą, to piszcie to w komentarzu i napiszcie od razu pomysł tej serii, jakieś przykładowe tematy ewentualnie, które miałyby dotyczyć i tak dalej, jeśli o to chodzi. I nie pamiętam, co ja mówiłem. No, także jeszcze raz wam na święta bogatego Mikołaja, pieniążków, zdrówka w nowym roku, dobrych ocen, żebyście zdali z paskiem, albo na świadectwie, albo na dupie, jak kto woli. Ja przeważnie byłem tym drugim, że zawsze na dupie, no ale jakoś idzie, nie? Ale jestem na studiach. Nie, no dobra, kogo ja oszukuję, przecież ja tępy jestem. Nie, ale na studiach jestem, żeby nie było, że jestem aż taki tępy, że się na studia nie dostałem. No. Także z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz szczęścia w nowym roku, zdrowia, pieniążków i czego sobie zamarzycie. A i przede wszystkim nie rezygnujcie z marzeń, żyjcie marzeniami. Znaczy może nie żyjcie w cudzysłowie, no, żyjcie to jest właśnie w cudzysłowiu, bo chodzi mi o to, żebyście po prostu nie rezygnowali z marzeń, ok? Jeżeli macie jakieś marzenia w stylu, nie wiem, że chcecie coś osiągnąć w życiu, jakąś konkretną rzecz, nie wiem, być bogaci, bo ja wiem, by zostać astronautą, latać samolotami, czy czymkolwiek, czy mieć Bugatti w garażu, czy cokolwiek. Coś na jakieś tego typu marzenia, to nie rezygnujcie z nich, bo uwierzcie mi, że marzenia się spełniają. I po prostu dążcie do nich małymi kroczkami, a zobaczycie, że prędzej czy później je osiągniecie. Dobra, z mojej strony to wszystko, bo 10 minut już, a ja cały czas się z wami żegnam. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, włączajcie powiadomienia, udostępniajcie ten film, wpadajcie na grupkę, do której link jest w opisie. Tam jeszcze może wam coś wrzucę podczas świąt, bo materiały będziecie dostawali tutaj na YouTube, ale podczas świąt będę coś może wrzucał na grupkę. Także zachęcam do nich, może Wiśnia odwiedzę? Może, zobaczymy. Jak mi starczy czasu i Wiśnia będzie w domu. No, także jak się z nim zgadzam, to może go odwiedzę. Dobra, z mojej strony to wszystko.
Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, włączajcie powiadomienia, udostępniajcie ten film. Ja się z wami żegnam, siema, rapajos, ja. Cześć.